tylko głupi rządzą, tak samo głupimi. Dobry wieczór. W sprawie pana Andrzeja Duda. Panie Duda, niemal równo rok temu, w dniach 28 czerwca i 12 lipca, wziął pan udział w nielegalnych i sprzecznych z konstytucją wyborach prezydenckich w Polsce. Jest pan prawnikiem konstytucyjnym i z wykształcenia i wie pan, że wybory były nielegalne i sprzeczne z ustawą zasadniczą. Zatem państwu przypomnę, na czym polega artykuł 128 Konstytucji, który mówi, że wybory prezydenta Rzeczpospolitej zarządza marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji panującego prezydenta. Ostatnim dniem na wybory był więc 23 maja, nie 28 czerwca. Ktoś powiedział to samo 29 kwietnia. Każde inne zarządzenie wyborów na 23 maja niż 23 maja byłoby złamaniem podstawowego przepisu konstytucyjnego w tym zakresie, czyli artykułu 128 ustęp 2. Kto powiedział te słowa? Panie Duda, ja nie powiedziałem tych słów. Te słowa powiedział pan. Artykuł 128 ustęp 2, odsyłam do lektury konstytucji, proszę sięgnąć, spojrzeć, mówi o tym, że wybory prezydenckie muszą zostać zarządzone przez marszałka Sejmu w okresie między 100 a 75 dniem przed zakończeniem kadencji prezydenta Rzeczypospolitej. W tym roku wypada to pomiędzy dosłownie 3 a 23 maja. Okres, w którym te wybory zgodnie z konstytucją powinny się odbyć, czy też zgodnie jak przewiduje konstytucja muszą się odbyć, to jest pomiędzy 3 a 23 maja. I to jest ten konstytucyjny podstawowy czas. Każde inne zarządzenie wyborów byłoby złamaniem podstawowego przepisu konstytucyjnego w tym zakresie, jakim jest artykuł 28 ustęp 2. Tylko ten fragment pana wypowiedzi z 29 kwietnia wskazuje, że świadomie złamał pan konstytucję. Świadomie złamał pan prawo. Świadomie uczestniczył pan w nielegalnych i sprzecznych z konstytucją wyborach 28 czerwca. Nie jest pan prezydentem, jest pan uzurpatorem, jest pan przestępcą. Po drugie, przed wyborami prezydenckimi 2020 w sposób zamierzony, zaplanowany ingerował pan w wybory prezydenckie w Polsce, by zapewnić sobie 5 lat w wygodnym fotelu na następną kadencję dla siebie. Na 2 lata przed wyborami prezydenckimi wstawił pan posłusznych panu sędziów do Sądu Najwyższego w nowo utworzonej do tego celu tzw. Izbie Kontroli Spraw Publicznych, by rozstrzygali oni protesty wyborcze w nadchodzących wyborach. To pana sędziowie eliminowali później pana konkurentów w wyborach prezydenckich, wydając absurdalne, nieraz sprzeczne ze sobą decyzje w sprawie kandydatów. Kandydat Grzywa, podobnie jak ja, z uwagi na pandemię chińskiego wirusa, nie mógł zebrać 1000 podpisów wymaganych do tego, żeby zarejestrował komitet wyborczy. I Sąd Najwyższy się z nim zgodził. Była pandemia, nie mógł tego zrobić. Ale 2 tygodnie później ten sam Sąd Najwyższy, właśnie w kontrolowanej przez pana Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, powiedział, że kandydat Grzywa mógł zebrać nie 1000, a 100 000 podpisów w tych samych warunkach pandemii. To jest kpina. Czy to jest tak, że silni rządzą słabymi, czy tylko słabi rządzą tak samo słabymi? W czasie kampanii wyborczej 2020 politycy, w tym pan, zapraszaliście ludzi do urn. Rzeczy samej. Organizowaliście wiece bez masek. Zdjęcia z tego okresu budzą grozę i przerażenie. Politycy i pan, panie Duda, ponosicie odpowiedzialność. W wyborach prezydenckich 2020 popełnił pan inne poważne przestępstwo wyborcze, przepisując nielegalnie dane osobowe polskich obywateli na listy poparcia swojej kandydatury. W procederze uczestniczyła pana mama, która zbierała podpisy na pana w szkole, co jest złamaniem prawa. Panie Duda, niemal od roku nielegalnie okupuje pan Pałac Prezydencki w Warszawie. Podpisuje pan ustawy, które nie mają ważnego podpisu prezydenta, a w dniu 6 października ubiegłego roku zaprzysiężył pan rząd, który w związku z tym również działa nielegalnie. Pańska dalsza działalność szkodzi Polsce i polskiej racji stanu. Politycy traktują partie polityczne jako biznes do zarabiania pieniędzy, tak zwane zbiórki podpisów, które są de facto okradaniem polskich obywateli z danych osobowych. To jest perelowska farsa uprawiana przez polityków, złodziejski proceder, który odpowiada za fałszywe wybory w Polsce, które oglądamy od 1947 roku. W sprawie pana Duda. Czy to jest tak, że dobrzy rządzą złymi, czy tylko źli rządzą tak samo złymi? Do czasu rezygnacji pana z urzędu. Panie Duda, albo odda pan pieniądze narodowi, albo odpracuje pan te pieniądze razem z innymi przestępcami gospodarczymi. Nie jest pan ani uczciwym człowiekiem, ani wiarygodnym politykiem.
a nielegalnie wybranym prezydentem. Jest pan uzurpatorem i musi pan odejść. Narodu polskiego nie stać na klepanie przez następne 5 lat socjalistycznej biedy, w której babrzą się dziś polscy politycy produkujący durne ustawy, mnożące przepisy, zubożające kraj, zadłużające naród i uzależniające pokolenia Polaków od Unii Europejskiej i widzimisię obcych państw. Panie Duda, niech się pan opamięta, niech pan złoży władzę. Przez 5 lat obserwowaliśmy fiasko fotoopów. I teraz ostatnio na szczycie NATO pojawił się pan również, gdzie mógł pan zadać masę pytań na temat Nord Stream 2 i próbować ratować te kwestie. Czy wy nas macie za idiotów? Czy wy nas macie za idiotów? Czy wy nas macie za idiotów? Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę. Wiem, że Polska nie tylko, że jeszcze nie zginęła i nie zginie, ale także Polskę i polski naród czeka jeszcze zwycięstwo. Chyba się udało. Udało się. Ha, no, mówiłem, brachu ciachu i po strachu.